W naszym kolejnym materiale wideo prosto z kolonii przyglądamy się najnowszej grze studia Quantic Dream, czyli Beyond Two Souls lub jak kto woli Beyond Dwie Dusze. Tutaj mamy misję, podczas której Jody ucieka w pędzącym pociągu. Na początku warto przypomnieć, że akcja gry rozgrywa się na przestrzeni 15 lat i przedstawia losy właśnie wspomnianej Jody Holmes, której wizerunku i głosu użyczyła Ellen Page, i to warto na początku już zaznaczyć, że postacie, animacje postaci wyglądają naprawdę rewelacyjnie. O ile sama grafika jest ok, jest dobra, momentami bardzo dobra, to sama animacja, której podkreślają twórcy, że naprawdę dużo czasu poświęcili na sesję motion capture, 50 czy 100 godzin, widać to od razu, ponieważ postacie poruszają się naprawdę realistycznie. Każdy ruch jest odwzorowany w 100%, nie tylko ruchy samych postaci, ale ruchy ust, ruchy oczu wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Tutaj w tym momencie właśnie uciekam od panów policjantów. Gra bardzo przypomina Heavy Raina filmowością, interaktywnością. Tak naprawdę nie mamy tutaj, mamy sam ekran, nie mamy żadnych dodatkowych elementów, co właśnie potęguje wrażenie tej filmowości. Warto też zaznaczyć, że muzyka jest, której niestety w tym momencie nie możecie usłyszeć, jest rewelacyjna dzięki temu, że stworzył ją Hans Zimmer, jedna z legend i najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o muzykę filmową. Można powiedzieć również o tym, że podczas gry zginąć nie możemy. David Cage podkreślał w wywiadach, że nie chcą oni karać graczy. Jedyną karą podczas tego, że na przykład nie zdążymy z wciśnięciem jakiegoś przycisku z sekwencją Quick Time Events, może być to, że po prostu inaczej potoczy się fabuła. Tutaj wyszliśmy na górę w tym momencie i grafika teraz wygląda jeszcze lepiej. No, ja nie widziałem chyba lepiej wyglądającego deszczu do tej pory. Ciągle uciekamy przed policjantami. A gra wygląda coraz lepiej. Warto też zaznaczyć świetną kamerę, jak to wszystko się porusza naprawdę filmowo. Mamy zwolnienie tempa, aby było to potęgowane jeszcze bardziej. Sterowanie, wszystko jest naprawdę podobne do Heavy Raina. Czy to źle, czy to dobrze? Dla niektórych pewnie źle, dla osób, które nie były przekonane dla Heavy Raina. Wszyscy ci, którzy zakochali się w produkcji Quantic Dream, tutaj odnajdą się już od pierwszej sekundy i poczują się jak w niebie, chociażby ja. Nie ukrywam, że na Beyond Two Souls czekam naprawdę z wypiekami na twarzy. Tutaj za chwileczkę będziemy kończyć ten materiał. Tutaj można... Co tu można jeszcze powiedzieć? Interfejsu nie ma. Podkreślałem to już wcześniej, ale dla mnie to jest właśnie ten element gry, który sprawia, że jeszcze bardziej zanurzamy się w tej produkcji, imersja jest jeszcze większa. Sama walka polega oczywiście na wciskaniu przycisków w odpowiednim czasie. Momentami musimy pomachać naszym padem, DualShockiem, aby tak jak na przykład w tym momencie. I właśnie będziemy powoli kończyć, tutaj zobaczycie Jody, która korzysta ze swoich paranormalnych mocy. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Premiera już niedługo, jedynie na PlayStation 3. Ja czekam. Jeżeli wy czekacie, to piszcie w komentarzach dlaczego. Gra wygląda super, więc żegnamy się z wami i widzimy się w kolejnym materiale.